S6 Sianów Sławno to jeden z dwóch odcinków realizacyjnych S6 od Koszalina do Słupska. Początkiem tego odcinka jest zakończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa w rejonie miejscowości Karnieszewice. Nowa S6 będzie biegła tu równolegle do obecnej DK6. Pierwszym obiektem mostowym na trasie jest dolne przejście dla zwierząt MS1. Na fragmencie do miejscowości Kawno wykonana jest podbudowa bitumiczna na obu jezdniach. Po około 3 km S6 odejdzie w kierunku północnym od obecnej DK6. Powstaje tu węzeł drogowy Kawno, pierwszy węzeł na tej trasie. Nowa S6 od północy omija miejscowości Pełkanino i Niemica. Tu również powstają przejścia dla zwierząt, w tym przejście górne o szerokości 50 metrów. Na trasie będzie 10 wiaduktów drogowych, w tym jeden wiadukt w ciągu drogi S6. Ważnym elementem robót jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, której grubość będzie wynosiła 20 cm. Między Niemicą i Malechowem S6 pokonuje przeszkody wodne. Mosty będą poszerzone, aby również umożliwić migrację zwierząt. Kolejny węzeł na trasie Malechowo połączy S6 z obecną drogą krajową numer 6. Większość wiaduktów na tym zadaniu powstaje z wykorzystaniem belek prefabrykowanych. Wschód od Malechowa nowa S6 ponownie będzie biegła równolegle do obecnej DK6. Węzeł drogowy Karwice połączy drogę ekspresową S6 z drogą krajową numer 37, która prowadzi do Darłowa. Będzie to ważne połączenie w kierunku pasa nadmorskiego. W ramach tego zadania budowane jest również miejsce obsługi podróżnych Karwice, na którym w przyszłości będą też stacje paliw i restauracje. Obecnie jest tu wytwórnia mas bitumicznych. Ostatnim węzłem na tej trasie jest węzeł Sławno Zachód przy miejscowości Bobrowice. Przy tym węźle drogowym będzie znajdował się też obwód utrzymania drogi ekspresowej. Dalej S6 odchodzi od obecnej DK6 w kierunku południowym i łączy się następnie z sąsiednim odcinkiem Sławno-Słupsk.